Cześć, dzień dobry. Już drugi raz z domowego studia. Z tej strony Agata Kępa i Tomasz Synowiec. dzisiaj w takim duecie projektowym. Oboje jesteśmy związani w tym momencie z lub bezpośrednio. I dlatego, że ostatnio trochę Lex Tusk narobiło miszmaszu, chcemy porozmawiać o możliwości, takiej możliwości, którą tak naprawdę mają ludzie, jeśli nie zgadzają się z jakąś ustawą, a możliwości, której nie ma w Polsce, czyli o wecie ludowym. Tak, weto ludowe to jest w zasadzie bardzo prosta instytucja i sprowadza się ona do tego, że jeżeli ludzie nie chcą jakiejś ustawy, to mają prawo zgłosić taki wniosek i w referendum zagłosować przeciwko niemu, czyli za uchyleniem danego prawa bądź jakiejś jego części. Oczywiście w różnych konfiguracjach, w różnych państwach to wygląda nieco inaczej. Ponieważ no, wiele technicznych szczegółów, jaki musi być poziom poparcia, żeby zgłosić taką inicjatywę, czy mamy próg referendalny, czy zgłoszenie takiego wniosku wstrzymuje ustawę, czy też do tego czasu ona obowiązuje, to w różnych regulacjach oczywiście może wyglądać absolutnie różnie. I to też na etapie ewentualnego wprowadzania w Polsce takie kwestie należałoby rozważyć, patrząc na to, jak wygląda to w innych krajach. Weto ludowe jest bardzo prostym narzędziem pod tym względem, tak rozumując. Też możemy się spotkać z nazwą referendum abrogacyjne, co w zasadzie możemy używać niemalże tożsamie, chociaż czasami naukowcy wskazują na pewne różnice, o których będę wspominał, pokazując, jak to w poszczególnych państwach funkcjonuje. Bo tu warto też zauważyć, że mimo, że to jest bardzo proste narzędzie, które w kilku państwach funkcjonuje, to jednocześnie jest to narzędzie, które w swoim działaniu łączy tak naprawdę trzy różne instytucje. Bo mamy tutaj instytucję inicjatywy obywatelskiej, mamy instytucję referendum oraz mamy instytucję weta. I to wszystko tutaj w jednym jest oddane, tylko że tym razem prawo weta ma nie jakaś izba parlamentu, na przykład Senat, nie władza wykonawcza, czyli na przykład prezydent bądź jakiś monarcha, tylko obywatele, ludzie mogą stwierdzić, że ta ustawa, ten przepis nam się nie podoba, nie chcemy go w naszym prawie. I właśnie weto ludowe jest wykorzystywane przez różne demokracje, nie tylko te, które mamy w Europie, jak Szwajcaria czy Włochy, ale także przez różne zagraniczne, Urugwaj i niektóre stany w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj też o tych przykładach co nieco będziemy mówić, a właściwie podpytam Tomka, który jest tutaj w ustrojach innych krajów, na pewno dużo większym specjalistą niż ja. Ale to przede wszystkim jest możliwość, której my w tym momencie w naszym ustroju, w naszym systemie nie mamy, jeśli jako obywatele nie zgadzamy się konkretnie z jakąś ustawą, z jakimś prawem, które wchodzi w życie. Jak to właśnie w takim razie wygląda, może na początku, na przykładzie innych europejskich demokracji? Znaczy, Szwajcaria to jest oczywistość. Szwajcaria tak dużo referendów stosuje, nie tylko tych abrogacyjnych, ale po prostu różnych, że taka instytucja właściwie w tym systemie wydaje się naturalna i tam na wniosek 50 tysięcy obywateli można przeprowadzić referendum zwane fakultatywnym, no bo nie jest to obowiązkowe referendum, tylko ludzie muszą się zebrać, musi się zebrać te 50 tysięcy, żeby zainicjować referendum. I normalnie odbywa się referendum. W Szwajcarii są dni referendalne, w których po prostu po kilka referendów, i to zarówno federalnych, jak i kantonowych, się przeprowadza. I tutaj też jakby no, nie odbiega to od ogólnych zasad tego, co znamy w Szwajcarii. Myślę, że jak będzie też rozmowa zapewne z profesorem Matyją, też od nas z Instytutu, tutaj to on jako ekspert od prawa szwajcarskiego też więcej szczegółów pewnie zdradzi. Natomiast krajem w Europie, który tak bardzo mocno wyróżnia się wetem ludowym, są z pewnością Włochy. We Włoszech wygląda to tak, że obywatele w liczbie 500 tysięcy bądź 5 rad regionalnych, co też jest fajnym wzmocnieniem regionów, daniem ich pewnej podmiotowości, może zainicjować referendum abrogacyjne, w którym może być jakaś ustawa, bądź też inny akt, jeżeli on jest aktem powszechnym, bo też dekrety rządowe były poddawane pod takie głosowania, może zostać poddany pod referendum i zostać uchylony z obowiązującego prawa włoskiego. Tu są pewne wyłączenia. W zasadzie wszędzie jakieś wyłączenia mamy,
odnośnie tego, co może być przedmiotem referendum. We Włoszech są to na przykład ustawy budżetowe, ustawy podatkowe, czy cofnięcie zgody na wyrażenie zgody na ratyfikację jakiejś umowy międzynarodowej. To jest konstytucyjnie zapisane, że te kwestie są z referendów abrogacyjnych we Włoszech wyłączone. Natomiast we Włoszech nie mamy w zasadzie takiego ograniczenia, kiedy można takie referendum zainicjować. W zasadzie, jeżeli jest jakiś akt obowiązujący prawny, no to obywatele, rady regionalne mają prawo coś takiego zainicjować i postarać się o uchylenie prawa. We Włoszech obowiązuje 50% próg wyborczy. To znaczy, jeżeli nie ma 50% głosów, trochę podobnie jak w Polsce, tylko jakby tutaj referendum wywołuje skutki, parlament nie musi później tego zatwierdzać, nie musi przegłosować, że no ludzie tak chcieli, to już usuńmy to prawo, tylko po prostu referendum usuwa i w przypadku, gdy nie ma tego progu 50% przekroczonego, no i oczywiście nie zagłosowało większość głosujących za uchyleniem danego aktu, no to wówczas takie referendum uznane jest za nieudane i opcja na nie wygrywa, nawet jeżeli ma tych głosów mniej. I w kilku ostatnich referendach też się tak zdarzało. Bo nie tak dawno, w 21 chyba, albo w 22, już w tej chwili nie jestem na 100% pewny, Włosi mieli serię referendów abrogacyjnych. Jednocześnie było przeprowadzonych 5 głosowań. Wszystkie dotyczyły wymiaru sprawiedliwości, więc też temat, który myślę żywo by Polaków, sporą część przynajmniej zainteresował, żeby spróbować zmienić różne regulacje. Nawet jedno z pytań referendalnych dotyczyło kwestii podpisów kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, co też w Polsce oczywiście wzbudza duże kontrowersje, duże emocje i duża część zapewne opozycyjnych wyborców, ale myślę, że też nie tylko, chętnie by w takim głosowaniu wziął udział. We Włoszech akurat to nie był temat, który budził tak duże emocje, nie było tak kontrowersyjnej reformy sądownictwa. I akurat to referendum się nie powiodło, ponieważ frekwencja była bardzo niska, ale były też referenda takie, w których uchylano pewne akty prawne, w których frekwencja przekroczyła 50% i większość zagłosowała za uchyleniem. Między innymi dekret rządowy, który zezwalał na przywrócenie pracy nad nowymi reaktorami jądrowymi. To akurat było po katastrofie w Fukushimie, więc tak się złożyło, że nastroje były bardzo mocno anty i po prostu wybrane punkty z dekretu, które na to zezwalały, podjęli Włosi pod referendum i faktycznie uchylono te akty. Czy też Włosi mieli taki przepis, który był troszkę dziwny, który pozwalał członkom rządu, a zwłaszcza premierowi, powołując się na jakieś obowiązki i niemożności, unikać stawiania się przed Trybunałem Konstytucyjnym. I Włosi również to prawo uchylili. Więc we Włoszech to działa, tak jak mówię, tutaj jest wysoki próg, co powoduje, że no, tych referendów we Włoszech, znaczy w ogóle referendów we Włoszech jest bardzo dużo, ale nie każde referendum we Włoszech jest referendum abrogacyjnym. Jakby porównując do nas, czy w ogóle do innych krajów, to wciąż to jest bardzo duża ilość referendów. Natomiast to nie jest tak, że w każdym roku, co roku we Włoszech odbywa się takie referendum. Natomiast co jakiś czas po kilka pytań jest zadawanych i Włosi, jak widać, mniej lub bardziej, ale jednak co do zasady chętnie z tego prawa korzystają. Tak, myślę, że tutaj ten wspomniany próg, który jest, to też jest sprawa dyskusyjna. W ramach Instytutu Demokracji Bezpośredniej też staramy się właśnie mówić o tym progu, tylko że w kontekście u nas bardziej referendów lokalnych, że ten próg... Znaczy to też jest kwestia pewnej kultury politycznej i tego, że u nas jak ktoś jest na nie, to w referendum po prostu przekonuje, żeby nie iść głosować. Tak, tak. Więc jeżeli to jest taka strategia wyborcza, to my też musimy brać pod uwagę, przewidując jak powinno wyglądać prawo w Polsce, jak będą je wykorzystywali aktorzy polityczni. Bo czy nam się to podoba, czy nie, to jak oni będą działali, to co oni z tym prawem zrobią, wpłynie na to, jak to prawo faktycznie będzie działało, jak będzie wyglądało. W związku z czym ja absolutnie jestem za tym, żeby przy analizach, przy wprowadzaniu takich instytucji jak weto ludowe, analizować, w jaki sposób wpłynie to na interesy partii politycznych, czy jest to w ich interesie, czy nie. I ja nawet nie uważam, żeby to było złe, żeby to było w ich interesie, no bo jak będzie w ich interesie, to po pierwsze łatwiej będzie ich przekonać, żeby to wprowadzili, a po drugie, jak będzie to w ich interesie, to łatwiej będą z tego korzystali, a też wiemy dobrze, że za częścią inicjatyw takich obywatelskich, referendalnych stałyby partie, które w Sejmie na przykład nie mogłyby zablokować danych pomysłów i wspierałyby inicjatywy obywatelskie na rzecz powstrzymania jakiegoś prawa.
I to ma podwójnie pozytywne znaczenie, no bo po pierwsze, jeżeli by wprowadzono jakieś prawo, które jest totalnie powszechnie nieakceptowalne, no to w sposób naturalny prawie żadna partia by się nie zdecydowała na wprowadzenie takiego prawa, wiedząc, że ma referendum abrogacyjne, że opozycja to wykorzysta, zrobi referendum, które będzie podnosiło temat i będzie pokazywało, że wprowadzili prawo, którego zdecydowana większość ludzi nie chce. No, to wyborczo żadnej partii się nie opłaca. No a po drugie, oczywiście, to będzie kolejny argument za tym, żeby partie brały pod uwagę głos obywateli, żeby aktywizowały tych obywateli, a obywateli brali udział po prostu w życiu publicznej i podejmowali decyzje ważne dla kraju. Tak, na pewno trzeba wziąć wiele czynników przy ewentualnym wprowadzeniu weta ludowego w Polsce. O tym jeszcze jak mniej więcej widzisz, to do tego przejdziemy na pewno, bo też będę chciała o to zapytać. Teraz bym się chciała jeszcze na chwilę skupić o przykładach, żebyśmy się mogli dowiedzieć o tym, jak ono funkcjonuje za granicą. O Szwajcarii będziemy jeszcze rozmawiać na pewno nie raz i o tej demokracji bezpośredniej. O Włoszech powiedziałeś, a teraz jak to wygląda w innych krajach pozaeuropejskich? To przede wszystkim weto ludowe jest popularne w kilku krajach Ameryki Łacińskiej. Peru można wymienić, ale tak wydaje mi się, że najlepszym przykładem jest Urugwaj. I co koniecznie trzeba podkreślić, Urugwaj to jest państwo, w którym demokracja funkcjonuje bardzo dobrze, wręcz wzorcowo. Indeks demokracji, czyli taki najpopularniejszy wskaźnik, który pokazuje, jak wygląda demokracja w danym państwie. Oczywiście można mieć metodologiczne różne zarzuty, ale generalnie pewien trend on wskazuje. On uznaje Urugwaj za demokrację pełną. W tej chwili 20 kilka państw ma taką klasyfikację. I w tej ocenie demokracji Urugwaj jest na 11 miejscu. Między... A jak Polska wypada? Polska w tej chwili jesteśmy chyba 50 któreś, 54 albo 55, może w okolicach 40, bo to zawsze co roku kilka pozycji się naturalnie zmienia. Natomiast jesteśmy uznani jako demokracja wadliwa. Wiem, że w 2022 względem poprzedniego roku o kilka pozycji awansowaliśmy, natomiast no, cały czas to jest raczej okolice 40-50 miejsca w przypadku Polski. No ale za Urugwajem znalazłoby się wiele takich poważanych raczej demokracji, francuska między innymi, włoska, więc Stany Zjednoczone w ogóle nie są w indeksie uznane za demokrację pełną, aczkolwiek zdecydowanie im bliżej niż nam w tym indeksie. W każdym razie Urugwaj to jest państwo, w którym demokracja funkcjonuje wzorcowo. Tak, to właśnie też może tutaj na chwilę taki apel do osób słuchających, bo myślę, że to co mówisz o tym, że Urugwaj w indeksie demokracji jest zdecydowanie wyżej niż Polska, że jest na 11 miejscu, to jest coś, co wiele osób może tak naprawdę zdziwić i zaskoczyć. Więc jeśli chcielibyście się dowiedzieć więcej o na przykład demokracji w Urugwaju i o tym, jak to tam funkcjonuje, to koniecznie nam dajcie znać właśnie, czy to w komentarzach, czy pisząc do nas poprzez stronę lub bezpośrednio.pl, albo odzywając się do nas na jakichś mediach społecznościowych, bo jesteśmy na Instagramie, na Facebooku i na TikToku. Tak. I wracając do tego Urugwaju. Urugwaj w swojej konstytucji ma bardzo silnie zapisaną demokrację bezpośrednią. Ma referenda jako jeden ze sposobów sprawowania władzy. I też, co niektórzy konstytucjonaliści podkreślają jako pewien wskaźnik interpretacyjny, u nas jest przez przedstawicieli lub bezpośrednio w konstytucji. W Urugwaju jest bezpośrednio lub jakby to nie idzie dokładnie w tych słowach, ale te bezpośrednie formy demokracji są na pierwszym miejscu wymienione i referendum również jest w wielu miejscach wskazywane jako miejsce podejmowania decyzji. Referendów też kilkanaście było i referendum abrogacyjne jest tylko jedną z form. W Urugwaju wygląda to o tyle inaczej, że to nie jest tak, że po prostu Urugwajczycy mogą sobie każdą ustawę, która im się nie podoba, zrobić kampanię społeczną, że chcemy ją usunąć, tylko to jest tak, że jeżeli prawo zostało wprowadzone, to w przeciągu roku mają prawo to zainicjować i tutaj próg, żeby zainicjować takie referendum abrogacyjne w Urugwaju jest całkiem wysoki, bo trzeba zebrać podpisy aż 25% wyborców. Czy właściwie 1/4 obywateli uprawnionych do głosowania już na tym etapie samego wniosku trzeba przekonać, co pokazuje, że ten wniosek musi mieć bardzo duże poparcie. Były inicjatywy, które się nie powiodły, na przykład Urugwaj zliberalizował dostęp do aborcji, która wcześniej była zakazana i była inicjatywa, żeby przegłosować w referendum abrogacyjnym usunięcie tej nowej ustawy, no ale tam nie zebrano tych 25% podpisów.
Natomiast były też referenda. One w dużej mierze dotyczyły prywatyzacji oraz kwestii tego, jak wygląda prawo odnośnie monopolu na rafinerię ropy głównego państwowego koncernu, gdzie ludzie wypowiedzieli się przeciwko prywatyzacji, przeciwko odebraniu monopolowi. To były dwa odrębne referenda temu koncernowi. I tam jak najbardziej Urugwajczycy zebrali te 25%. No obecnie w Polsce tematy prywatyzacyjne już nie budzą aż takich emocji, ale w latach 90. jak najbardziej był to temat, który potencjalnie mógł budzić emocje i nawet były próby referendalne w tym kierunku. Natomiast w Urugwaju, jeżeli już to 25% się podpisze, no to co pokazuje spore poparcie dla danego pomysłu, już później w tym referendum nie ma żadnego wymogu progu. Natomiast tutaj to jest logiczne następstwo tego, że w Urugwaju obowiązuje przymus wyborczy, to znaczy głosowanie jest obowiązkowe. W związku z czym byłoby trochę systemowo nieracjonalne domagać się jakiegoś progu wyborczego, kiedy zakładamy, że oczekujemy, że wszyscy zagłosują. Tak. Oczywiście w praktyce zwykle to jest 80 parę procent, natomiast jakby wymogu takiego nie ma. I też w Urugwaju istnieją pewne wyłączenia, też dotyczące między innymi kwestii budżetowych, amnestii, czy kwestii, które są po prostu w kompetencjach władzy wykonawczej, czyli w przypadku Urugwaju prezydenta. I one są wyłączone z tych referendów. Natomiast no, dalej to jest dużo szerzej niż u nas. Tak, a jak często w ogóle są te referenda w Urugwaju? Czy w ogóle obywatele Urugwaju idą do urn i głosują? To znaczy referendum w ogóle jest co kilka lat w Urugwaju, w ciągu ostatnich lat. Natomiast referenda abrogacyjne stanowią tylko ich część, więc w XXI wieku wydaje mi się, że to było dwa lub trzy razy tak naprawdę podejmowane. No to trzeba było wszystkie prześledzić, które były abrogacyjne, które było konstytucyjne, a które były jeszcze zatwierdzające prawo, bo takie referenda również w Urugwaju są. Natomiast to jest tak, że nie jest to jakby coś nadzwyczajnego, ale też jakby Urugwaj czy Włochy to nie jest przykład Szwajcarii, gdzie tam co roku mamy po kilkanaście referendów, także ogólnopaństwowych. Więc to, że wprowadzimy możliwość weta ludowego w jakimś systemie, nie oznacza, że każdą ustawę każdorazowo w każdym roku jakąś poddajemy pod takie głosowanie. No to też jest logiczne, no bo partie nie chcą tworzyć prawa, które później będzie uchylane, no bo to też wyborczo jest dla nich niekorzystne. Więc już na samym etapie tworzenia prawa partie w parlamencie będą się po prostu zastanawiały, czy to nie będzie coś, co wzbudzi takie emocje, że mogłoby to być niekorzystne dla nas, a ustawa i tak byłaby usunięta. W każdym razie Urugwaj ma szereg tak naprawdę możliwości, nie tylko weto ludowe, żeby pytać się obywateli, co sądzą na temat tworzonego prawa. No, u nas tak naprawdę są konsultacje społeczne, które też są wykorzystywane raczej mniej lub bardziej i o tym też na pewno tutaj na kanale będzie mowa. Ale wracając do tego weta ludowego, no to nie tylko Europa, przykład Włoch i Szwajcarii, nie tylko Ameryka Południowa, ale także Ameryka Północna, bo kilka stanów w USA też właśnie ma możliwość weta ludowego. Jak to wygląda w przypadku... Tak, i to nawet 23 stany w USA mają taką możliwość. Prawie połowa. Prawie połowa bez 50 stanów na ten moment. Puerto Rico stara się o bycie 51 albo dystrykt Columbia. Natomiast w tej chwili 23 stany mają referendum, to abrogacyjne weto ludowe. U nich to się troszkę inaczej, oni troszkę innej nazwy używają, chociaż weto referendum również w nazewnictwie amerykańskim występuje na tą instytucję. I tutaj trzeba jednak pewne zastrzeżenie poczynić, bo nie ma prawa federalnego, które określałoby, jak wygląda referendum jakiekolwiek w poszczególnych stanach, bo inne stany mają też inne środki referendalne. Więc w większości stanów w USA jakieś referenda są przeprowadzone i to nawet dość często. Właściwie nie ma lat w USA, gdzie jakieś referendum nie jest na poziomie stanowym przedstawiane. Natomiast w tych 23 stanach istnieje możliwość zablokowania i w referendum uchylenia ustawy stanowej. Federalnych ustaw również w USA nie można w ten sposób podważać. I tutaj warunki tego, ile musi podpisać się osób, w jakim czasie,
Jakby w USA wszystkie stany, które mają to na takiej zasadzie, że jest określony czas albo od uchwalenia ustawy, albo od zakończenia sesji legislacyjnej danej legislatury stanowej. To jest zwykle od 30 do 120 dni, tylko tak jak mówię, w niektórych stanach to jest od zakończenia sesji, w niektórych jest to od uchwalenia ustawy. Te terminy są różnie ustanowione. I określony procent wyborców. W niektórych stanach jest to tak, że to jest procent po prostu wyborców łącznie. W niektórych jest to procent wyborców głosujących w ostatnich wyborach na gubernatora. W niektórych stanach jest to tak, że to jest procent wyborców głosujących w ostatnich wyborach powszechnych. Więc tutaj przy 23 stanach tych kombinacji różnych procedur jest bardzo dużo. Na ten moment takie referenda w Stanach są zapowiedziane, przygotowywane dwa. Oba będą miały miejsce w Kalifornii i oba będą miały miejsce w przyszłym roku. Przy okazji wyborów prezydenckich, bo Amerykanie lubią to pakować. My zwykle w mediach skupiamy się na tym, że są wybory prezydenckie. Czasami ktoś wspomnie, że wybierana jest też 1/3 Senatu i cała Izba Reprezentantów. Natomiast zwykle zapomina się, że są wybierane też legislatury stanowe, różne wybory lokalne, a przy okazji dużo referendów zazwyczaj jest w dniu wyborów prezydenckich przeprowadzanych. I w Kalifornii te ustawy będą dotyczyły kwestii praw pracowniczych i to pracowników fast foodów. Ponieważ wprowadzono specjalną radę, która ustala kwestie płac minimalnych w Kalifornii pracowników fast foodów. To jest jakby pod ten segment branżowo przygotowane prawo. I ono zostało jakby przez obywateli zgłoszone do tego weta. Oraz to jest obecna ustawa odnośnie wydobywania surowców energetycznych w stanie Kalifornia. I to wygląda tak, że w tym stanie do czasu, kiedy te referenda zostaną przeprowadzone, no to do momentu przegłosowania tego w referendum to prawo jest zawieszone, ono nie obowiązuje. Więc to też jest taki fajny mechanizm, który czasami pozwala wstrzymać pewne rozwiązania. I też jako ciekawostkę jeszcze bym dodał, bo w Stanach jest to o tyle ciekawe, że czy ludzie głosują na tak, to głosują za uchyleniem czy za pozostawieniem ustawy. No i w Stanach Zjednoczonych to zależy od stanu. Po prostu w niektórych stanach jest tak, że głosowanie na tak to jest głosowanie za uchyleniem prawa, a w niektórych głosowanie na tak to jest za tym, żeby to prawo pozostało. Więc naprawdę, w przypadku Stanów Zjednoczonych, no i kwestii tego, że każdy stan w USA ma swoją konstytucję, ma swoje prawa, ma swoje legislatury, powodują, że bogactwo tych rozwiązań i unormowań powoduje, że tak naprawdę każda ta stanowa konstytucja, każde te stanowe przepisy przewidują nieco inne procedury, nieco inne terminy, nieco inne liczby, nieco inne środki, terminy głosowania. No tak naprawdę wszystko tutaj można podciągnąć. No to rzeczywiście tego bardzo, bardzo dużo, a propos tej ciekawostki, którą powiedziałeś, no to też myślę, że to jest zupełnie inna kwestia, to jak zadawanie pytań może wpłynąć na naszą odpowiedź, więc to też ciekawe, pewnie w zależności od tego, jak one są zadawane, różni wyborcy mogą je odczytywać, co może też wpływać na... Tak, ale to przy różnych referendach, między innymi we Włoszech, jakby niekoniecznie też abrogacyjnych, było często, jak parlament zarządzał referendum, było tematem bardzo żywiołowej dyskusji, były sprzeczne propozycje różnych stron, jak tą samą kwestię pytać. Więc jakby jak najbardziej jest to temat, który się pojawia. To, że akurat przy referendach abrogacyjnych kwestia sposób zadania pytania jest o tyle mniej ważna, że w Polsce jak przeprowadzamy referendum, to może być ono, czy chcecie coś, żeby było zrobione. Ale jak to w praktyce wygląda, jak konkretnie wygląda ta ustawa, no to nie wiemy. A przy referendach abrogacyjnych sprawę mamy o tyle uproszczoną, że mamy konkretne prawo i głosujemy usunięcie konkretnego prawa. Wiemy, jaki będzie stan prawny po usunięciu tego. To nie jest tak, że głosujemy jakiś postulat, a jak już sobie parlament ustali, jak ten postulat będzie zrealizowany, to nie wiemy. Takiej sytuacji przy referendum abrogacyjnym nie mamy. Więc tutaj kwestia zadania pytania akurat ma o tyle mniejsze znaczenie, że tak naprawdę mamy konkretny akt prawny, który stoi za tym, co rozumiemy przez to pytanie. To już jest na etapie odpowiedzi w referendum kwestia rozstrzygnięta.
No to przynajmniej tu o tyle łatwiej. Jak już mamy właśnie te kilka przykładów i myślę, że tutaj nasze osoby słuchające mogły się zapoznać z tym, jak mniej więcej wygląda weto ludowe na podstawie kilku właśnie krajów na świecie, że ono też się od siebie różni. Jak to mogłoby wyglądać w Polsce? Już trochę tutaj zajawiliśmy to w międzyczasie, ale jak właśnie wyglądałoby to w Polsce i jakie przeszkody by były podczas wprowadzania takiego nowego referendum? To znaczy, zasadniczo jakby jak chodzi o zalety, to wydaje mi się, że jakby po części je wskazałem. Natomiast jak chodzi o sposób wprowadzenia, moim zdaniem należałoby tu wprowadzić zmianę konstytucji, po prostu konstytucyjnie taką instytucję nową zapisać, jeżeli ona miałaby prawidłowo, skutecznie funkcjonować. Mamy w Polsce co prawda możliwość przeprowadzania referendów. I to zarówno z inicjatywy Sejmu, znaczy no jest z inicjatywy obywateli, ale z inicjatywy obywateli to jest tak naprawdę, że obywatele mogą Sejmowi zaproponować, żeby Sejm zdecydował się zorganizować Tak, u nas bardzo referendum. wiele tych dróg właśnie jest wydłużonych. Ta, znaczy nie, no, u nas po prostu jakby to nie do obywateli należy decyzja, nie ma takiej liczby podpisów, jaką by złożyli obywatele, żeby to było wiążące, żeby to powodowało, że w tej chwili już musi Sejm zwołać referendum. Natomiast jest Sejm i jest jeszcze możliwość prezydenta zwołania referendum za zgodą Senatu w jakichś sprawach ważnych. I teoretycznie możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że poprzez wykorzystanie tych mechanizmów robimy jakieś referendum w sprawie uchylenia jakiegoś prawa. No i w Polsce referendum będzie wiążące, jeżeli wzięło w nim udział ponad połowa uprawnionych do głosowania. Bo to, czy będzie ważne, to jest akurat prawnie odrębnie w Polsce kwestia. Przynajmniej na szczeblu ogólnokrajowym, no bo na szczeblu regionalnym to jest ważność z kolei, zależna od progu referendalnego. Natomiast to, że referendum jest wiążące, to jeszcze, nawet jeżeli udałoby się te 50% zebrać, to jeszcze nie jest tak bardzo rozstrzygające. Bo w Polsce referendum przegłosowane, wiążące referendum nie wywołuje bezpośrednich skutków prawnych. To znaczy, nawet jeżeli obywatele przegłosowaliby uchylenie jakiegoś prawa, hipotetycznie zakładając, że takie pytanie zostałoby zadane przez władzę, to w Polsce nie ma absolutnie żadnej sankcji, która zmuszałaby posłów do wyegzekwowania tego, co w konstytucji mamy zapisane. A oczywiście wątpię, żeby partie otwarcie powiedziały, no obywatele przegłosowali, ale my wiemy swoje i nie zmienimy tego prawa. No to politycznie byłoby prawdopodobnie dla większości partii samobójstwo. No ale teoretycznie nie jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że wszystkie partie mówią, że tak jak najbardziej są za uszanowaniem woli wyborców, usunięciem tego prawa i zastąpieniem go innym, ale już nie są w stanie się dogadać, jak to w konkrecie miałoby wyglądać, co w zamian. No, jakby było pytanie na przykład w sprawie Lex Tusk, która też mogłaby być Lex Tusk, czyli powołania, ustawy o powołania Komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich. No to wydaje się, że no jakby było po prostu usunięcie, to nie jest jakiś element działania państwa, które po usunięciu tej komisji ustawy państwo nie byłoby w stanie funkcjonować, więc spokojnie można było powiedzieć, że po prostu usuwamy ustawę i tyle. Tylko dalej, jakby no, to jest kwestia tak naprawdę, czy posłowie, którym notabene konstytucja gwarantuje mandat wolny, w tym miejscu mamy w konstytucji pewien zgrzyt, czy oni poczują się zobowiązani do respektowania tego, że konstytucyjnie jest to referendum wiążące i wprowadzą zmianę prawa. A czy jako obywatele, obywatelki mam jakieś inne możliwości w tym momencie, żeby sprzeciwić się prawu, które powstaje, a które na przykład nam nie odpowiada? Znaczy, poza takimi kwestiami jak branie udziału oczywiście w wysłuchaniu publicznym, poza kwestiami takimi jak głosowanie w wyborach powszechnych na opcje, które są za innym rozwiązaniem, oraz ewentualnie potencjalnym referendum, ale to władze państwowe musiałyby nam dać taką możliwość wypowiedzenia się, no to tak naprawdę poza protestami jeszcze społecznymi na ulicy, wyrażaniem swojego niezadowolenia, no to nasze opcje wydają się raczej dość skromne. Jeżeli nie mamy jakichś zdolności, potencjału lobbowania, i to nie w tym złego znaczenia słowa, bo w Polsce lobbying kojarzy się z przekupstwem, mimo że to słowo absolutnie niczego takiego nie oznacza. Lobbying to może być po prostu nawet społeczny wpływ, że chcemy, żeby prawo było lepsze. No to też jest oczywiście w ustawie lobbying nieprofesjonalny, ale jeżeli nie mamy takich możliwości, żeby po prostu przekonywać posłów,
No to tak naprawdę pozostają nam wybory. Tak, czyli trzeba myśleć do przodu bardzo. Mi jeszcze przyszła taka jedna opcja do głowy, bo to akurat jest case z Krakowa. W przypadku inicjatywy uchwałodawczej, obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, bo w Krakowie zlikwidowano spółkę 5020 dzięki temu. Tak, tak naprawdę... natomiast no, na szczeblu regionalnym to są trochę odrębne przepisy niż kwestie dotyczące ustaw i prawa powszechnie obowiązującego. No i tutaj powiedziałbym, że wciąż nie jest idealnie, ale jednak... Tak, są... Są większe możliwości. Tak samo jak no, w tej chwili przy obecnym stanie prawnym, przy dużych trudnościach, ale możemy próbować odwołać lokalnych włodarzy, a w ogólnopolsko nie mamy procedury głosowania w referendum. Chociaż niektóre państwa, także w Ameryce Łacińskiej, mają procedurę odwołania czy to prezydenta, czy parlamentu w głosowaniu referendalnym. Tak, na pewno regionalnie jest to dużo łatwiej, bo w przypadku obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wystarczy w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców 300 podpisów. W przypadku mniejszych gmin jest ich zawsze odpowiednio mniej, 300 podpisów plus komitet, który właśnie składa, no i potem już nad tym Rada Miasta, Rada Gminy głosuje, więc też nie do końca też na poziomie samorządów możemy doprowadzić do referendów bez zgody organów, znaczy bez zgody, jakby bez politycznego poparcia organów w danym mieście czy mieście, wsi, w zależności gdzie mieszkamy, w jakiej gminie, ewentualnie na jakimś wyższym szczeblu. Chociaż na wyższym szczeblu w Polsce referenda raczej się nie zdarzają, chociaż teoretycznie są możliwe. Natomiast no, na szczeblu ogólnokrajowym to zawsze jest to bariera, że my możemy prosić, żeby było coś wprowadzone, ale tak, że po prostu my się zbierzemy, odpowiednia ilość osób, powiemy referendum ma być przeprowadzone, no to takiej opcji nie ma. Znaczy, tak, w przypadku tej inicjatywy to do pewnego stopnia możemy doprowadzić do tego, że ta inicjatywa jest głosowana, ale ona zawsze już potem zależy odpowiednio, czy to właśnie od rady, czy będzie zależała od parlamentu, że my nie głosujemy już bezpośrednio nad jej wprowadzeniem, tylko nad głosowaniem na tą inicjatywą. Tak, no ale też można zwrócić na pewne państwa uwagę, że mamy pewne inicjatywy referendalne, które trochę przypominają weto ludowe, ale nie są nim do końca, które łączą pewną zgodę parlamentarną. Na przykład Francja wprowadziła przepis, znowelizowała konstytucję i wprowadziła możliwość tak zwanego referendum z podwójnego wniosku, gdzie 1/5 parlamentarzystów, czyli mniejszość, może zawnioskować o referendum, tam też jest przedmiotowo ono ograniczone, które później, jeżeli zdobędzie 10% podpisów obywateli, to może zostać uchylone prawo, które obowiązuje od co najmniej roku. No natomiast tam na przykład ostatnio próbowano zablokować, zrobić zmiany w prawie emerytalnym, w kontrze do inicjatywy prezydenta Macrona. Natomiast to się o Radę Konstytucyjną rozbiło, ponieważ Rada Konstytucyjna nie uznała za zgodne z konstytucją, a tam jest obligatoryjnie każda inicjatywa referendalna przez mniejszość parlamentarną zgłaszana, poddawana takiej kontroli. A nawet kiedy takie inicjatywy były akceptowane przez Radę Konstytucyjną we Francji, no to do tej pory nigdy nie udało się tych 10% podpisów zebrać. Więc akurat we Francji ta inicjatywa łączona nigdy nie doszła do skutku w postaci głosowania referendalnego. Natomiast też jest to ciekawe pewne rozwiązanie, gdzie mniejszość parlamentarna mogłaby przy poparciu społecznym, ja bym to raczej postulował, żeby to było mniej niż 10% uprawnionych do głosowania, bo wydaje mi się, że nie tylko w polskich warunkach byłoby to wręcz nieosiągalne, ale przy określonym poparciu jakimś progu odpowiedniej wielkości liczby obywateli, również mogłoby być to pewne rozwiązanie kompromisowe, jeżeli partie by stwierdziły, że weto ludowe, że po prostu sami ludzie coś przegłosują, przyjdą nam i usuną jakieś ustawy, no to taka propozycja, żeby mniejszość parlamentarna mogła zainicjować to, żeby obywatele to poparli, ewentualne doprowadzenie do referendum, też jest pewną propozycją kompromisową, która dalej zwiększa udział obywateli w sprawowaniu władzy i dalej daje narzędzia na uchylanie przez obywateli prawa, które jest w pewien sposób jakby szkodliwe albo uznawane po prostu przez nich za złe lub nieakceptowalne.
Tak, myślę, że już na tym dzisiaj będziemy kończyć. Także jak słyszałyście, jest na pewno kilka opcji, jak sprzeciwiać się temu obowiązującemu prawu. One są na pewno dużo prostsze w tych przypadkach, o których Ty tutaj mówiłeś, czyli Włochy, Urugwaj i część Stanów w Stanach Zjednoczonych. Na pewno jeszcze do samego tematu weta ludowego będziemy wracać nie tylko tutaj na kanale lub bezpośrednio, ale także na naszej stronie czy na spotkaniach. I o różnych rozwiązaniach będziemy właśnie rozmawiać, żeby edukować też o tym, jakie możliwości my, obywatele, mamy, żeby właśnie swój głos bardziej bezpośrednio wyrażać. A ze mną na kanale lub bezpośrednio był Tomasz Synowiec. Dzięki, wielkie. Tak. Mam nadzieję, że w tym duecie się jeszcze spotkamy, bo projekt jeszcze będzie trwać, a Tomek jest też teraz związany z projektem, jest naszym researcherem i jego artykuły możecie czytać na stronie lubbezpośrednio.pl. No i też do tej strony Was zapraszam, zapraszam też na nasze social media, bo tam znajdziecie też szereg ciekawostek, o których tak naprawdę tu na kanale nie zawsze zdążymy poopowiadać, tam też na pewno jest wszystko dużo bardziej na bieżąco, także z takiej bieżączki referendalnej w Polsce i tego, co się dzieje, to bardziej na naszych socialach czy na naszej stronie. Tak. Także dzięki jeszcze raz. Agata Kępa i Tomasz Snowiec. Do zobaczenia. Cześć wszystkim.